Przemysław Kołak, witajcie. Jestem przedsiębiorcą, ale też naukowcem. Chciałbym połączyć te dwa światy, to znaczy świat nauki i świat biznesu, bo uważam, że te światy mogą i powinny istnieć razem ze sobą i powinny się wzajemnie wspierać. Znaczy naukowcy powinni dostarczać ciekawe, fajne, innowacyjne projekty do biznesu, a biznes z kolei uważam, że powinien z tego maksymalnie czerpać i wspierać naukowców. Dlatego też będę zapraszał zarówno przedstawicieli nauki do tego programu, jak i przedstawicieli biznesu, funduszy inwestycyjnych, inwestorów, po to, żeby rzeczywiście pokazać różne punkty widzenia, ale też po to, żeby przedstawić te ciekawe projekty, które uważam, że są. Tylko uważam, że są, ale one nie do końca są wykorzystane w taki sposób, jaki być powinny. Dlaczego? Dlatego, że jestem zdania, że możemy być czymś więcej niż w naszym kraju, możemy tworzyć coś więcej niż tylko składać samochody czy długopisy, ale możemy na przykład też tworzyć naszą jakąś wartość dodaną w postaci innowacji, ciekawych rozwiązań, projektów, może projektów kosmicznych. Jesteśmy dalej z Michałem, dlatego że chciałbym poruszyć jeszcze kilka innych tematów z Michałem. Z Michałem się znamy jakiś czas i Michał zawsze jest dla mnie źródłem inspiracji na różne tematy. Zaczynamy generalnie o tematach kosmicznych, kończymy na innych i za to Ci jestem w ogóle wdzięczny, tak swoją drogą. Ostatnio, Michale, rozmawialiśmy na temat istnienie innych światów, czy te światy w ogóle realnie są, czy jest, nie wiem, gdziekolwiek planeta podobna do Ziemi. I pamiętam, kiedyś też rozmawialiśmy na ten temat, że powiedziałeś mi, że patrząc z perspektywy fizyka, kosmologa, ten świat jest ułożony idealnie, to znaczy w takim sensie, że tak. On jest tak poukładany, także tam, w zasadzie jest na tyle dużo zmiennych, że w zasadzie, gdyby coś się wydarzyło, to by w ogóle już inaczej wyglądało. Tak. I dla mnie to było niesamowite ta rozmowa była niesamowita, ona do dziś gdzieś tam rezonuje. Na tyle, że generalnie ja sobie też zacząłem wiele rzeczy innych poukładać, bo wiadomo, nasze życie jest dosyć krótkie w perspektywie kosmicznej to jest w ogóle króciutkie i zastanawiamy się nad różnymi rzeczami, stawiamy sobie szereg pytań, po co to wszystko, czy nie wiem, dlaczego, czy Bóg istnieje na przykład, tak? Jakby to jest takie fundamentalne pytanie, którego sobie gdzieś tam ludzie też stawiają. Ja nie chcę dzisiaj na ten temat rozmawiać, bo być może to jest jakby inny wątek. Natomiast wiesz, to są takie rzeczy, jak wtedy rozmawialiśmy, mega inspirujące. Powiedz, to jest u Ciebie jakiś taki, nie wiem, jak Ty na to patrzysz z perspektywy właśnie fizyka kosmologa? Nie? Jestem tym podekscytowany jak dziecko. W sensie ja za każdym razem, jak o tym myślę, to się cieszę, jakbym pierwszy raz o tym wszystkim słyszał. Tak naprawdę, jak człowiek sobie uświadomi, jak naprawdę fenomenalnie niesamowity jest świat, to moim zdaniem nie ma żadnego filmu science fiction, który by to przebił. Na przykład, czym jest taki fenomenalny? Na przykład wspomniałeś istnienie innych planet, tak? Innych miejsc na świecie, we wszechświecie, które mogłyby być dla nas drugim domem. Tak naprawdę mamy setki miliardów gwiazd w każdej galaktyce. W części wszechświata, którą możemy zobaczyć, są setki miliardów galaktyk. Mamy statystykę, obserwujemy już tysiące planet poza Układem Słonecznym i mamy statystykę, która nam sugeruje, że na każdą gwiazdę przypada co najmniej jedna planeta. Więc mamy setki miliardów razy setki miliardów planet we Wszechświecie. Jesteśmy naprawdę jednym z bardzo, bardzo, bardzo wielu miejsc, w których mogłoby się pojawić życie. Mamy całą gałąź nauki, która się nazywa astrobiologią, która zastanawia się, jak mogłoby wyglądać życie w różnych miejscach. I ludzie bardzo, bardzo poważnie biorą
dyskusji na temat tego, na przykład, czy życie może spontanicznie pojawiać się na innych planetach, jakie warunki musiały być spełnione i tak dalej, i tak dalej. I no nie wiem, dla mnie na przykład sama myśl, że to nie musi być tylko tak, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, ale możemy być jednym z miliardów, miliardów miejsc, w których jest życie, stawia nas w zupełnie innej filozoficznej perspektywie. Znaczy my przez całą historię ludzkości zawsze byliśmy w centrum. Tak, Ziemia miała być centrum wszechświata, człowiek miał być jedyną istotą myślącą. Nie, to dziś chyba tak jest, że generalnie patrzymy na siebie z perspektywy człowieka jako tego, który jest tutaj, a nie z perspektywy generalnie, no w sumie takiej małej jednostki, która gdzieś tam sobie istnieje w tych kompletnie wszechświecie. Kompletnie małej jednostki. Układ Słoneczny jest kompletnie pomijalny w skali naszej galaktyki. Nasza galaktyka jest kompletnie pomijalna w skali wszechświata. A prawdopodobnie wszechświat, który możemy zobaczyć, czyli nasz tak zwany horyzont, to, co możemy dostrzec w ogóle zgodnie z prawami fizyki, jest prawdopodobnie kompletnie pomijalne w porównaniu z całą resztą wszechświata, której nie możemy zobaczyć. Jesteśmy na tylu płaszczyznach bez znaczenia. Jak już wspomniałeś, żyjemy tylko kilkadziesiąt lat. Wszechświat ma kilkanaście miliardów lat. Ważymy kilkadziesiąt kilogramów, a no masa wszechświata, energia związana ze wszechświatem jest czymś niewyobrażalnie wielkim. Tak naprawdę faktycznie postawiliśmy siebie w samym centrum wszystkiego, a no mam poczucie, że kosmos stawia nas w zupełnie innej perspektywie filozoficznej, że stawia nas w sytuacji, w której jesteśmy naprawdę, naprawdę tylko przypadkowym zbiorem atomów, który ma gigantyczne szczęście, że może się nad tym wszystkim zastanawiać, może to obserwować i może to wszystko przeżywać. Naprawdę. Nie wiem, wydaje mi się, że wygraliśmy los na loterii, ale koniec końców i tak jesteśmy pomijalni. Mhm. Czyli de facto, no tak, tak. A powiedz mi, słuchaj, generalnie twoim zdaniem istnieje analogiczne gdziekolwiek życie podobne do tego, jak które jest na Ziemi? To jest... Czyli, że ja mam swoje, nazwijmy to, odbicie gdzieś... Jasne, jasne. W naszym świecie? Można to patrzeć na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy się zastanowić, czy istnieje życie podobne do ziemskiego w naszej widzialnej części wszechświata, czyli w tym, co nazywamy naszym horyzontem. Teraz możemy się powiedzieć, że są wśród biologów dwie szkoły. Jedni uważają, że powstanie spontaniczne życie jest relatywnie proste i życie jest bardzo powszechne w wszechświecie, a są też ludzie, którzy uważają, że powstanie życia jest szalenie trudne i być może w całym wszechświecie nie ma zbyt wiele miejsc, w których to życie powstało. Tak naprawdę w jakim sensie oba te podejścia nie mają znaczenia, jeżeli spojrzeć na wszechświat z jeszcze szerszej perspektywy. Bo poza tą miejscem we wszechświecie, które my możemy widzieć, poza tym naszym horyzontem, prawdopodobnie istnieje niewyobrażalna, bliska nieskończoności liczba innych regionów wszechświata, których nie możemy zobaczyć, bo nie jesteśmy z nimi związani przyczynowo-skutkowo. I część teorii fizycznych twierdzi, że tego typu regionów we wszechświecie jest no, praktycznie nieskończona liczba. Jeżeli powstanie drugiego Przemka jest szalenie nieprawdopodobne, ale mimo wszystko skończenie prawdopodobne, to przy nieskończonej skali wszystkich możliwych wszechświatów jest gdzieś drugi Przemek, który teraz siedzi i odbywa tę rozmowę. Czyli jest takie założenie, znaczy to jest trudne do weryfikowania. To jest trudne do weryfikowania, ale ludzie zastanawiają się głośno, czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób w przyszłości weryfikować tezę, że jest bardzo, bardzo, bardzo wiele podobnych nam regionów wszechświata. To, co staramy się zrobić, to staramy się zrozumieć, jakie modele fizyczne prowadzą do tego, żeby nasz wszechświat wydawał się być w miarę oczywisty, żeby nie trzeba było kompletnie naturalny sposób dopasowywać różnych parametrów przyrody. Na przykład wyobraź sobie, Przemku, że losujesz kompletnie na ślepo dwie liczby w skali od 1 do miliarda. Tak? Typowe dwie liczby w skali od 1 do miliarda będą miały setki milionów. Mniej więcej to będzie rzędu setek milionów. 90% liczb w skali 1 do miliarda to jest od 100 milionów do miliarda. Tak naprawdę wyobraź sobie, że losujesz dwie liczby i wyszło ci 1 i 2. Pomyślałbyś, że to jest radykalnie, radykalnie nieprawdopodobne. Takich nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności mamy w wszechświecie mnóstwo. I zwykle staramy się wymyślić teorie fizyczne, które nam powiedzą,
że te 1 i 2 wcale nie jest takie nieprawdopodobne, że tak naprawdę na przykład większość kulek to jest 1 i 2 w tym całym pudełku do losowania, albo są jakieś inne ważne powody, dla których te dwie liczby zostały wylosowane. Są różne ważne powody, dla których rzeczy, które wydają się nam być nieprawdopodobne, się dzieją. Ale poczekaj, mam takie, wiesz, proste pytanie, nie? Jakby powiedz mi, słuchaj, wyobraźmy sobie, że dożywamy późnej starości. I powiedz mi, z perspektywy czasu, nie wiem, kolejnych 30, 40, 50 lat, no może 60, czy my jesteśmy w stanie się dowiedzieć, według twojej wiedzy na dziś, jak ty generalnie to widzisz, czy rzeczywiście w takiej perspektywie czasowej my będziemy w stanie się dowiedzieć coś, czy będziemy w stanie się dowiedzieć, czy rzeczywiście istnieją takie alternatywne światy podobne do naszego? To jest świetne pytanie. Czy to jest generalnie zapomnijmy, bo to jest, słuchaj, znaczy... nic nigdy się nie dowiemy, bo jest taka grupa fizyków, kosmologów, którzy twierdzi, tak jest ta grupa. Tak. Jeśli chodzi o inne planety we wszechświecie, które być może mają życie, to tych planet obserwujemy coraz więcej i więcej. W Polsce mamy mnóstwo świetnych ekspertów od szukania tego typu planet. Co więcej, jest coraz więcej nowych pomysłów, jak szukać życia na tych planetach. Jakie na przykład miałoby mieć skład chemiczny atmosfery te planety, które by krzyczał, że tutaj jest życie. Więc mamy naprawdę coraz więcej danych, coraz więcej pomysłów i moim zdaniem jest szansa, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat dojdzie do przełomu. Zwłaszcza, że po drodze pewnie wydarzy się kilka przełomów technologicznych, które umożliwią nam radykalnie lepsze obserwacje. Więc prawdopodobnie danych będzie dużo, dużo więcej. No i poza tym to w ogóle nasza wiedza o Wszechświecie jako takim to przyspiesza dramatycznie. Ostatnio była Nagroda Nobla za odkrycie fal grawitacyjnych, elementu, który przewidział Albert Einstein w swojej teorii, a który został potwierdzony doświadczalnie bardzo niedawno temu. I tak naprawdę mamy coraz... Długi okres pomiędzy tym, co kiedyś, między teorią Einsteina a tym... No, dlatego to był taki geniusz, że on był w stanie coś matematycznie skonstruować, co musiał czekać... Tak, że musieliśmy czekać 100 lat na potwierdzenie tego czegoś. Ale tak naprawdę... My w tym momencie mamy na każdym kroku coraz więcej narzędzi, żeby zaglądać coraz głębiej i głębiej we wszechświat. I mi się wydaje, że w ciągu naszego życia, w ciągu najbliższych kilku dekad, będzie mnóstwo przełomów, jeśli chodzi o naszą wiedzę na temat pochodzenia naszego wszechświata, natury naszego wszechświata, na temat właśnie na przykład życia pozaziemskiego. Jestem absolutnie przekonany, że... Dobra, Michał. Trzy. Wymień trzy, które ty uważasz, że się rzeczywiście wydarzą. Takie generalnie, które z twojej perspektywy uważasz, nie tyle, że chciałbyś, tylko generalnie uważasz, że są najbardziej prawdopodobne. A zanim jeszcze, tylko powiedz tak, zaludnimy Marsa czy nie? Moim zdaniem to kompletnie nie ma sensu, w tym sensie, że podróże w kosmos, wsadzenie astronauty w rakietę i polecenie gdziekolwiek nie jest w żaden sposób opłacalne. Zaludnienie Marsa musiałoby polegać na tym, że mamy bardzo dużą grupę kolonistów, których przesuwamy na Marsa, tam zakładamy miasto w bardzo nieprzyjaznych warunkach. To wszystko kompletnie nie ma sensu. Jakby fatalna nie była nasza Ziemia, to jeszcze bardzo, bardzo długo nie będzie tak zła, jak Mars jest obecnie. A nawet nasze plany odnośnie tego, żeby, nie wiem, za pomocą bomb termojądrowych stworzyć Marsowi dodatkową atmosferę, żeby zagęścić trochę powietrze na Marsie i pozwolić tam funkcjonować jakimś roślinom czy tego typu rzeczom. Wszystko to tak naprawdę to są kwestie doraźne. Dlaczego Mars stracił swoją atmosferę? To jest podstawowe pytanie. Prawdopodobnie Mars stracił swoją atmosferę dlatego, że nie ma wystarczająco mocnego pola magnetycznego. Ziemskie pole magnetyczne schroni przed czymś, co się nazywa wiatr słoneczny, co by chciał zdmuchnąć naszą atmosferę z planety. Jeżeli Mars nie ma wystarczająco silnego pola magnetycznego, nawet jeżeli my damy mu atmosferę z powodu jakichś niesamowicie mocnych eksplozji bomb atomowych, to ta atmosfera znowu zostanie zdmuchnięta. W sensie, że moim zdaniem będzie bardzo, bardzo trudno zasiedlić Marsa i dużo lepiej byłoby po prostu włożyć te pieniądze w to, żeby Ziemia się nie stoczyła na dno. No, zadałem Ci trzy pytania, doszliśmy od tematu, zaraz do nich wrócimy, ale powiedz mi jeszcze właśnie a propos tego, bo też sobie zapisałem takie pytanie w trakcie. Słuchaj, uratujemy Ziemię? Ja jestem absolutnie przekonany, że to jest możliwe. Tylko, że tak, absolutnie uważam, że to jest możliwe, tylko że nie zastanawiam się, czy jest to możliwe niefaszystowskimi metodami. No w sensie, że w pewnym momencie jest dylemat pomiędzy wolnością osobistą człowieka albo wolnością danego kraju do samostanowienia,
a tym, że nie jesteśmy wszyscy wyspami, tylko wszyscy żyjemy na jednej planecie. A jak byś to widział generalnie? Bo mówisz, że uratujemy, a w sensie... Na przykład, nie wiem, ograniczenie liczby ludności na Ziemi, na przykład to może być niesamowitym wyzwaniem. Wyobraźmy sobie, że Indie będą rosnąć i rosnąć i rosnąć i rosnąć. I... Wiesz, a co powiesz na taką teorię? Bo ja się z czymś takim spotkałem i generalnie mi ona rezonuje, ale nie wiem na ile ona jest realna. Też jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, nie do końca się na tym znam, ale nie skupiajmy się na tym, co jest niemożliwe dzisiaj. Czyli generalnie jasne. To, żeby, nie wiem, człowiek jadł mniej mięsa, tak? Czy tam, żeby było mniej ludzi. Generalnie zmuszajmy biednego wschodu, biednych krajów do tego, żeby generalnie one się nie rozwijały, bo one tak samo chcą się rozwijać, jak kiedyś się rozwijały kraje zachodnie. Jakby one chcą robić to po swojemu i nie groźmy im palcem, bo to nie tędy jest metoda. Może metoda jest właśnie w czymś innym. Metoda jest w tym, żeby wpłynąć na te kraje, znaczy wpłynąć na naszą ziemię w inny sposób, żeby może ściągać CO2, tak? Bo już dzisiaj się pojawiają jakieś metody na to, żeby generalnie pomagać w ściąganiu tego CO2 i bo może to jest droga, bo może my sobie wybraliśmy taką wiesz, drogę typu mocno nazwijmy to ekologiczną, ona wcale może ekologiczna nie jest. Ja się na tym nie znam, szczerze mówiąc, ale z tego, co ja słyszałem, to jest tak, że w tym momencie doimy Ziemię dosyć mocno, a i tak relatywnie niewielki procent ludzkości żyje na poziomie europejskiej klasy średniej. I żeby naprawdę Azja i Afryka żyły na poziomie europejskiej klasy średniej, to byśmy potrzebowali kilka ziem, żeby móc tą całą wołowinę na steki wytworzyć i mleko do latte. Więc jakby wydaje mi się, że... Istnieje też po prostu granica wynikająca ze skończonej objętości, skończonej powierzchni naszej planety i skończonych zasobów. Ale tak, jestem pewien, że w ciągu najbliższych dekad będą przełomy technologiczne, które nam i tak zmienią całą tą dyskusję 10 razy, zanim ją przeprowadzimy. Czyli to też jest takiego samego zdania, że zamiast mieszać w tematach, które nic nie wnoszą, tak naprawdę mało dają. No, ostatnio słyszałem taką, wiesz, ciekawą historię, że na... szczyt klimatyczny bodaj w Glasgow. Wszyscy przylecieli samolotami. Jeszcze po niektórych jeszcze też, że przyleciały specjalne samochody, między innymi na prezydenta Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Oni tam sobie smacznie przysypiali, porozmawiali, nic z tego nie wyszło, zamknęli, przybili sobie piątki, cześć. Ja tak popatrzę z takiej strony właśnie czysto, powiedzmy, taki strategiczny, nie? Jakby nie rozwiązujemy żadnego problemu, generujemy go wręcz nawet, no bo te samoloty też generują CO2, natomiast nie rozwiązujemy tego problemu, zamiast się skupić na tym, jak ten problem rozwiązać w takiej sytuacji takiej bezpośredniej, czyli właśnie może ściąganie CO2, prawda? Możliwe. To jest pytanie do inżynierów i ja naprawdę na tym się nie znam. To, co jest dla mnie źródłem optymizmu, no to jest to, że już kilka razy ludzkość oczekiwała na swój koniec i już kilka razy były przewidywania takie, że liczba ludzi rośnie za szybko, że czeka nas gigantyczny głód i tak dalej, i tak dalej. No i za każdym razem ludziom coś udawało się wymyślić, co w sposób kompletnie rewolucyjny zmieniało. Czyli co w sytuacjach pobramkowych my wtedy stajemy na wysokości zadania? Mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania znowu, a nawet jakbyśmy nie stanęli na wysokości zadania i życie na Ziemi stałoby się bardzo trudne, to chciałem wszystkim przypomnieć, że nasz gatunek żyje 200-300 tysięcy lat na tej planecie i mamy wysoko rozwiniętą kulturę, wysoko rozwiniętą cywilizację technologiczną od może 100-200 lat. I że tak naprawdę życie dla ludzi przez prawie cały czas okres istnienia ludzkości było bardzo okrutne i jeżeli wrócimy do tego czasu, to będzie tylko to powrót do naturalnego stanu naszego gatunku, a nie dramatyczna katastrofa. I że pewnie nawet gdyby wiele ekosystemów na Ziemi by się załamały, to wytrzymaliśmy tyle czasu goniąc antylopy i pewnie możemy to robić. Czyli to trochę ja to tak odbieram, nie wiem, jeżeli się mylę, to mnie popraw, że trochę raz rozmawialiśmy w tej części biznesowej, linka znajdziecie tutaj do części biznesowej, gdzie rozmawialiśmy o nauce i biznesie, teraz trochę rozmawiamy o innych obszarach, natomiast ta rywalizacja musi być. Tak jak jest rywalizacja pomiędzy Stanami i Chinami,
w zakresie chociażby kosmosu, technologii. Ona powoduje to, że też jak rozumiem twoją wypowiedź, że ona rzeczywiście pcha nas do przodu cywilizacyjnie, tak samo my musimy też jakieś czuć piętno, że coś się zbliża, dzieje, zaraz tak. będzie koniec, żeby rzeczywiście tak. wymyślić coś takiego, co nam pomoże. Tak? I pod tym względem chociażby może te alarmistyczne sygnały są dobre, w tym sensie, że dają nam poczucie, że musimy się postarać. Nie wiem. I pospieszyć. I pospieszyć, zdecydowanie. Michał, dobra, wracamy. Trzy rzeczy. Trzy rzeczy twoim zdaniem, które rzeczywiście w ciągu najbliższych lat wydarzą się. Takie naukowo. Naukowo spektakularne w kosmosie. Tak. Po pierwsze, dalszy rozwój pomiarów fal grawitacyjnych. To są fale, które są istotą samego istnienia czasoprzestrzeni, które się rozchodzą nie w jakimś ośrodku jak powietrze czy woda, tylko w samym czasie i w samej przestrzeni. I to są fale, które dadzą informacje o samym początku Wszechświata, o tym, skąd się wzięła materia we Wszechświecie, o całej masie różnych rzeczy. Mhm. Więc absolutnie uważam, że dalsze odkrywanie fal grawitacyjnych nam to będzie gigantyczny przełom, gigantyczny, i że będzie mnóstwo pracy. Już teraz je obserwujemy, obserwujemy coraz lepiej, i coraz lepiej, W ciągu najbliższych dekad spodziewamy się kolejnych, coraz lepszych pomiarów i jestem pewien, że dojdzie do wielkich przełomów w nauce z tego 10, powodu. 20 lat? Kilkadziesiąt lat. No, 10-20 lat mam nadzieję, że już dojdziemy do tego miejsca. Mhm. Ale widać, że jest jeszcze mnóstwo miejsca do poprawy i mnóstwo nowych eksperymentów, wysyłane nowe satelity, które mają mierzyć te fale grawitacyjne. Naprawdę jest wielka szansa na tonę nowych odkryć w przyrodzie. Dalej, moim zdaniem, w fizyce będzie strasznie, w takiej fundamentalnej fizyce, wielka szansa na to, żebyśmy zrozumieli, czym jest ciemna materia. Chodzi o to, że we Wszechświecie mamy takie normalne atomy, z których my jesteśmy zrobieni, ale 95% energii we Wszechświecie obecnie to jest coś zupełnie innego niż normalne atomy, z których jesteśmy zrobieni. I mamy dwie formy tajemniczej energii i materii, ciemną materię, ciemną energię, do której nie mamy wielkiego pojęcia, czym jest. I bardzo, bardzo mam wielką nadzieję, że odkryjemy, czym jest ciemna materia, i mi się wydaje, że... Co nam da ta wiedza? Po pierwsze da nam wiedza ta, że zrozumiemy z czego składa się Wszechświat. Ale w zasadzie, jeżeli żyjemy już w jakimś miejscu i jesteśmy tylko 5% tego czegoś, to w zasadzie jesteśmy tu troszkę gościem, więc fajnie by zrozumieć, czym jest te 95%. Są jakieś powody do optymizmu, bo jest coraz więcej dobrych modeli, coraz więcej danych, także z fali grawitacyjnych, więc mi się wydaje, że są powody do optymizmu, żeby twierdzić, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat na te pytania się uda odpowiedzieć. I mi się wydaje, że przecięcie fizyki z biologią będzie też gigantycznym krokiem naprzód dla ludzkości. To znaczy? Tak naprawdę w ogóle w biologii wiele tych rewolucji naukowych zostało zrobionych przez fizyków, którzy przerzucali się na biologię. Ludzie, którzy odkryli podwójną helicę DNA, to byli fizycy, którzy poszli. Chodzi o to, że nasz kod genetyczny ma konkretną strukturę. Ma strukturę dwóch takich nici, które skręcają się wokół siebie i mają specjalne, są zbudowane ze specjalnych związków chemicznych, które stabilizują cały układ. I tak naprawdę to jest coś, co daje nam strukturę genetyczną, dzięki której funkcjonujemy. Tak naprawdę wydaje mi się, że to przecięcie biologii i fizyki jeszcze pozostawia bardzo, bardzo wielkie pole do popisu i przy obecnym wzroście inwestycji na mikrobiologię to będzie wielka szansa na to, żebyśmy popchnęli sprawę radykalnie do przodu, radykalnie. Więc jestem pewien, że nie wiem, lekarstwa przyszłości to będzie technologia, która będzie na styku na przykład informatyki, fizyki, biologii, modyfikacje genetyczne, kto wie, jakieś nowe rzeczy, których jeszcze sobie nie wyobrażamy nawet, ale jestem pewien, że to będzie płaszczyzna, która popchnie ludzkość radykalnie do przodu. I trzecia rzecz? To właśnie te trzy rzeczy. Fale grawitacyjne, powiedziałbym, że ciemny wszechświat i styk biologii z fizyką.
jak wspominałem niejednokrotnie, to jest niezwykle ciekawe, ale może podziel się z jakimiś wiedzą w zakresie, co byś polecił naszym słuchaczom, czytelnikom, naszym słuchaczom i widzom, jaką książkę, coś ciekawego, co jest rzeczywiście inspirujące, oprócz oczywiście pytania, oprócz rozmowy z Tobą i ewentualnie pytania z Tobą, bo jeżeli rzeczywiście tych pytań by było pewnie trochę więcej, to pewnie zrobilibyśmy może jakiś szerszy, jakąś szerszą konstrukcję spotkania z widzami. Natomiast powiedz mi jakąś taką książkę, którą mógłbyś zasugerować jako ciekawą, inspirującą. Może niekoniecznie to jest książka naukowa stricte, tylko niech to będzie taka popularno-naukowa, ale taka niech będzie przede wszystkim inspirująca. Książkę, która jest dla mnie przede wszystkim inspirująca, która nie jest książką naukową, to jest książka Fortunate Universe. To jest niestety tylko po angielsku, ale tych z Państwa, którzy mówią po angielsku, bardzo, bardzo polecam. To jest książka dwóch australijskich kosmologów, którzy zastanawiają się głośno nad tym, jak to jest w ogóle możliwe, że cokolwiek tutaj istnieje, skoro to wszystko jest tak nieprawdopodobne. I jest to książka, która potrafi zapłodnić tak intelektualnie i filozoficznie człowieka na długie lata. Fortunate Universe, bardzo Państwu polecam, jeżeli miałbym jedną książkę wymienić. A film? Szczerze mówiąc, jestem trochę cięty na science fiction. W sensie mam poczucie, że nie ma filmu, z którego byłbym naukowo zadowolony. Na przykład Interstellar miał w sobie całą masę rzeczy, które obecnie naukowo są kompletną bzdurą. Człowiek, który wpada w czarną dziurę i potem z niej się wydostaje, jest czymś, co się w ogóle nie mieści w ramach znanej nam fizyki. W zasadzie wydaje się nam, że jeżeli ktoś wpadnie pod horyzont czarnej dziury, to jest tylko jeden kierunek, który może obrać, na środek czarnej dziury i nigdy nie może zawrócić. Więc w zasadzie, nie wiem, nigdy nie widziałem filmu science fiction, który by mnie pod tym względem zadowolił. Marsjanin był o tyle fajny, że można powiedzieć, że był troszkę bardziej skromny. Nie było tam żadnych rzeczy, które były kompletnie niemożliwe czy radykalnie nieprawdopodobne. Więc to był film, który bym zdecydowanie Państwu polecił. Michał, a powiedz mi jeszcze takie pytanie ostatnie. Przychodzi do Ciebie Musk, Bezos, tam, ktokolwiek z tych i mówi: słuchaj Michał, może byś chciał polecić w kosmos, polecieć na Marsa. Lecisz? Chciałbym polecieć w kosmos, ale nie chciałbym polecieć na Marsa. To jest paroletnia podróż, która byłaby robiona pierwszy raz. Wiele rzeczy, które się robi pierwszy raz, się nie udaje. I ryzyko śmierci byłoby chyba zbyt duże. Ale tak, bardzo bym chciał polecieć w kosmos. To byłoby rewelacyjne. Ale naprawdę z podróżą na Marsa wydaje mi się, że to jest trochę jak odkrywanie nowego kontynentu. Chcemy polecieć na Marsa, bo chcemy tam być, chcemy tam wstawić naszą flagę, chcemy, żeby człowiek tam... Trochę jak z Księżycem. Tak? Jak z Księżycem, tak, ale naprawdę biznesowo, nawet by powierzchnia Księżyca była pokryta oszlifowanymi diamentami, to by się nam nie opłacało latać po niej. Jestem pewien, że wymyślimy po drodze, lecąc na Marsa, mnóstwo technologii, które zmienią nasze życie, ale sam lot na Marsa biznesowo moim zdaniem nie ma sensu. Chociaż co ja wiem, gdybym się znał na biznesie, to bym nie siedział na uniwersytecie. Michał, to w takim układzie życzę Ci podróży w kosmos. Dziękuję. I wspaniałych doznań. Natomiast jeżeli macie Państwo jakieś pytania do Michała, proszę do nas kierować, proszę pytać w komentarzach, my na pewno odpowiemy. Dzięki raz jeszcze, dzięki, że byliście z nami. Lajkujcie nasz kanał i do zobaczenia. Cześć. Dziękuję bardzo.